że czy nie? Ja mówię, już się gotowi, już się zapraszają chłopców. I tak na boisku po Państwa prawej stronie, czyli na boisku B, już prezentują się dumnie piłkarze Lechii Gdańsk, biało-zielone stroje i Akademii 2012 Suwałki, granatowe kostiumy. No to brawa, proszę Państwa o brawa dla chłopców, niech usłyszą nasze wsparcie, że jesteśmy. No super! Taka atmosfera, to ja rozumiem. Dziękujemy serdecznie. To zaczynajmy także na boisku A. Zespoły już gotowe. Jeszcze ostatnie wskazówki od trenerów i za chwilę również powitamy oficjalnie drużyny na boisku. Na boisku A. O, wszystko jasne. Jazda, biała gwiazda, czyli Widzę Kraków i Sen Pogoń Siedlce. Czerwone trykoty, białe stawki, chłopcy z Siedlec w niebieskich strojach. Dawaj, Kuba. Śmiało, 1-1, śmiało! Pojawiło się na środku boiska jeszcze towarzyskie rozmowy z arbitrem. Olek, czujnie tam! I za chwilę będziemy mogli wspólnie serdecznie powitać zespoły na murach. No to proszę Państwa uprzejmie o wielkie brawa dla chłopców z Wisły, Kraków i Pogoni Siedlce. Witamy bramami do zespołu. Brawa. Super. Olek! O, takie brawa, to wielka sprawa. No to teraz czekamy, proszę Państwa, na pierwszą bramkę. Chyba długo czekać nie będziemy. Wczoraj młodzi piłkarze mieli dobrze ustawione celowniki. Chyba nic się nie zmieniło. Dzisiaj te gole też będą padały często i gęsto. Lechia. Dawaj, za łatwo. Lechia w broni się Akademia. Ale ciągle Lechia ma piłkę. Gramy po 20 minut bez przerwy. Nic się nie zmieniło. 14 zespołów wczoraj podzielonych na dwie grupy eliminacyjne. Proszę i mamy. Lechia Gdańsk. Akademia. Wczoraj dwie grupy eliminacyjne, w każdej po 7 zespołów. W grupie B bezapelacyjnie najlepsi gospodarze Akademia Piłkarska. Wigry Suwałki, młodzi Suwalczanie wygrali swoje wszystkie mecze, tracąc tylko jednego gola. W grupie A, tutaj bezkonkurencyjne zespoły z Białegostoku, Jagiellonia i Talent Białystok. Dawaj, Marcin, twoja! Ale dzisiaj jest nowe rozdanie. Bliżej, Olek! Dzisiaj jak na razie każdy ma równe szanse. Lechia. Zresztą powtarzam to często, nie wyniki są tutaj najważniejsze, najbardziej istotne. Liczy się dobra atmosfera, dobra zabawa. Dobry chłopcy nauczyli się czegoś podczas naszego turnieju, co zaprezentuje w przyszłości. Dobra, tak, Olek, chyba.
Olek, żywo, 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 Olek! Olo, czekamy na pierwsze zadanie. Olek, pomagasz! Lechia? Lechia, będzie bramka! No! Jest bramka na Lechii, Lechia obejmuje prowadzenie. 1-0, brawo! A to jeszcze drugie boisko, tutaj w natarciu Wisła. Wisła i gol, gol, gol dla Wisły, brawo. Mówiłem Państwu, że długo na te gole czekać się będziemy, no i stało się. 1-0 zarówno na boisku A, jak i na boisku B. Przesuwamy do przodu wyżej, do mini, raz w przodu czy nie? Przed chwilą organizatorzy przekazali mi serdeczną prośbę do Państwa, do kierowców. A mianowicie uprzejma prośba, aby w ciągu 15-20 minut jednak zabrać swoje samochody, proszę Państwa, z parkingu, który jest przed trybuną krytą. Z tego parkingu, gdzie jest scena, uprzejmie prosimy wszystkich kierowców, aby przestawili swoje auta. Parking jest także za budynkiem, w którym znajduje się hotel. Tutaj nieopodal. W pobliżu boisk bocznych. Uprzejma prośba, bo tam dzisiaj odbywać się będą koncerty, wybory Miss Suwałk. Tam muszą jechać samochody dostawcze. Uprzejmie Państwa prosimy, aby po tym mecze przesunąć swoje samochody. Ale gol! Ale bramka! Do przepięknej ugody. Mam już remis. Akademia doprowadza do remisu 1-1. Piękna bramka. Mówiłem o tych celownikach, że dobrze ją ustawili na nasz turniej młodzi piłkarze. Jest wsparcie dla Lechii. I uprzejmie Państwa, proszę o ten doping, niech usłyszą nasze wsparcie. Wtedy zagrają, tak jest, wtedy zagrają jeszcze szybciej, jeszcze skuteczniej. Jak Państwo to robią? Tak wcześnie Państwo już rozśpiewani, proszę. Aha. Lechia, Akademia, mamy remis, 1-1. I mamy kolejną akcję Lechii, przerwana. W meczu Wisła Sęp, Pogoń Siedlce. Kolejna akcja Białej Gwiazdy. Za kilkanaście minut kolejne mecze na poszczególnych boiskach. Na boisku B Legia Warszawa Gelizinis Wilkas. Żelazne Wilki, a na boisku A spotkanie z Tomili Pocztem Żałgiris. Ekipa prewizyjna na swoich miejscach, czyli proszę Państwa, dzisiaj także można śledzić mecze naszego turnieju na żywo w internecie. Polecamy telewizyjną transmisję dzisiaj do samego końca. Ale kto tam z przodu gra, Kacper? Można podglądać nasz turniej także w internecie. Chłopaki, no ja nie będę Was kierował. Sami myślcie, co robicie i gdzie macie grać. Pierwsze dzisiejsze mecze piątego turnieju piłkarskiego w imieniu Grzegorza Małkiewicza.
jeszcze gole już widzieliśmy. Wisła objęła prowadzenie w meczu z Pogonią w Siedlce. Jest do Wiglarowi. Lechia też prowadziła 1-0, ale Akademia wyrównała. Organizatorami piątego regionalnego są Akademia Piłkarska Suwałki, Ośrodek Sportu i Rekreacji, a także Pogoda Suwałki. Ależ ciepłe przyjęcie z Tomilu, proszę. Jakie brawa. Kibice z Tomilu znają zasadę. Jesteśmy zawsze tam, gdzie nasz kraj jest, tak? Brawo, brawo wy! Kuba, Kuba! Ej! Czekamy na kolejną rolę. Wyniki mogą Państwo podglądać na telewizji. Tam są aktualne wyniki poszczególnych spotkań, czyli jak na razie remis mężu Lechia Gdańska 2012, 1-1 i Wisła prowadzi 1-0 z drużyną Sęp i Pogoń Siedlec. Proszę o wsparcie na drużynę z Siedlec. Kibice wczoraj fantastycznie dopingowali swój zespół. Dzisiaj ciszej. Chłopcy potrzebują wsparcia. I Lechia. Wracamy na boisko B. Lechia ciągle w ataku. Proszę. Lewa, prawa noga. Ależ wyszkolenie. I to już w wieku 9 lat. Ach! Nie, to było! Brawo! Jest bramka na Lechii. Lechia. Brawo. To tak zwany centrostrzał. Tak mówi się. Ale to jest strzała na zagranie. Wpadło. Wpadło do sieci. I Lechia prowadzi 2-1. No tak. Była też wyjątkowa rotacja piłki. Zaskoczyło to trochę bramkarza. Wszystko było zamierzone, zaplanowane. Tutaj nie było żadnego przypadku. Lechia. Lechia, o! Ale niezła próba. Dużo widzą chłopcy z Gdańska. Widzą, gdzie ustawieni są koledzy. I Akademia. Czy Akademia ponownie się podniesie? Przegrywali już 0-1. Zdołali szybko wyrównać. Teraz 1-2. Czy powtórzy się ten scenariusz? Zobaczmy. Prawa strona boiska, skończyło się boisko i za chwilę już wznowili grę piłkarze. Przypominam, za 10 minut zapraszamy na kolejne spotkania Legia Warszawa, Żelazne Wilki i Stomil Olsztyn, Żalgiris. Akademia? Sztytłok. Wisła Kraków, Wisła i bramkarz.
Brawa, brawa. Pewna interwencja. Dobry, Kasper, ten... Sępy? Próbuj, ale żładnie to rozegrali. Z pomysłem. No to czemu go nie goni? I są efekty. O, nareszcie. Tutaj też pewnie mam 5 minut do końca meczu Lechii z Akademią. Jest skromne prowadzenie Lechii. A Wisła odzyskała prowadzenie w meczu z Pogonią. Czy Lechia postawi jeszcze kropkę na i? Lechia. I gol! Jest ta kropka na i. No, należała się Lechii ta bramka. Spojrzałem na statystyki, jeśli chodzi o posiadanie piłki, no to 64% na korzyść Lechii. Przełożyło się to jednak na gole. 3-1. Akademia? Gdyby Akademia strzeliła teraz gola, to mielibyśmy emocjonującą końcówkę. Wziął gdyby. Akademia już wczoraj mówiła, że ambitnie walczy do samego końca. Dowodem na to chociażby ten mecz, który zakończył się wygraną Akademii 4-3. W końcówce Akademia strzeliła dwie bramki i wygrała ten mecz. Gol! Jest gol na Lechii. No to chyba już nikt i nic nie odbierze drużynie z Trójmiasta wygranej w tym meczu. 4-1, a do końca około 3 minut, może nawet 2 minuty z dużym haczykiem. Wisła ciągle prowadzi 2-1. Ostatnie fragmenty tych spotkań. W obu tych meczach, proszę Państwa, prowadzą zespoły, które występowały w grupie eliminacyjnej B. Czy to o czymś świadczy? No, poczekajmy jeszcze na kolejne spotkanie. Jak na razie zespoły, które grały wczoraj w grupie B, prowadzą w dzisiejszych meczach. Lechia. Akademia zażegnała mi bezpieczeństwo. To będzie długa niedziela na Zarzeczu. Dzisiaj mecze finałowe memoriału turnieju imienia Grzegorza Pałkiewicza, ale nie tylko. Dzisiaj także wybory Miss Suwałk. Wybory Miss Suwałk zaczną się na stadionie o 15:30. Będzie też koncert formacji Coolers. Będzie też mecz towarzyski Wigry Suwałki Górnik Zabrze. Górnik
nie przyjedzie może w najsilniejszym składzie, bo drobną kontuzję leczy m.in. Igor Angulo, król strzelców, lider klasyfikacji najskuteczniejszych zawodników Ekstraklasy, ale teraz 7C gol! Jest bramka! Bramka w końcówce tego meczu. No, ładnie 7C walczą. Jest jakże ważna bramka, a Lechia? A Lechia głodna, kolejny goli. I gol! 5-1. Stadiony świata słyszę. Aż taki ulubiony była ta bramka. 5-1. Lechia Akademia 2012. A w meczu Wisły z Sępami mamy remis. No i ostatnie już chyba nawet sekundy tego meczu. Koniec spotkania Lechii z Akademią. Brawo chłopcy! Lechia 6-1. Wygrywa z Akademią. Podajmy sobie ręce, podziękujmy sobie za grę. Pamiętajcie, że to szalenie ważny element każdego meczu. Aby sobie podziękować, tak jest, super, podać rękę. Dziękujemy serdecznie. Bardzo dobre spotkanie, na dzień dobry. Dziękujemy. Żelazne wilki wystąpią tym razem w znacznikach. Kolejne spotkania, czyli na boisku B Dynamo Riga, Baltika, Kaliningrad i na boisku A Talent Białystok, Arka Gdynia. Chłopcy z Wilna przed szansą i wizyta arbitra, faulowany w tej sytuacji bramkarz Stomilo. Bez goli. Biało-zielonych posiada Żarliwiki z Sewilla. I Stomil! A na boisku obok Żarliwiki z Sewilla. Zespół z Litwy w znacznikach, jaskrawy w znacznikach, Kontra Legia. Jeszcze bez bramki. Ale śmiało, śmiało, szanowni państwo. Pomóżmy chłopcom, niech usłyszą nasze wsparcie. Uprzejma prośba.
Tak, 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 tak. Super. Głośno. Otrzymałem informację, że organizatorzy już za chwilę zapraszają Państwa na gorącą herbatę, gorącą kawę, coś na są. Zapraszamy serdecznie. I smacznego przy okazji życzę. Ciągle na zero. Dzisiejszej kolejki. Legia. Legia. Spokojnie. Wykorzystajmy szeroko. No, Legia atakuje Stomin. Stomin. Siła złego na jednego. Chociaż teraz Stomin ciągle przy chwilce. Potrzebne wsparcie dla chłopców ze strony Wani i Mazur. Sto mil. Proszę do Was! Brankarz Stomina.
Nojus. Nojus z nami gra swojego zespołu. Jest bramka stołecznej Legii. Legia strzela gola. Wychodzi na prowadzenie. Przypominam, że po tych meczach kolejne spotkania na boisku B. Dynamo Riga, Baltika, Kaliningrad, a na boisku A. Talent, boisko Arka Gdynia. Prowadzenie drużyny w biało-zielonych strojach. 2 do 0.
prowadzi Legia. Jak Państwa nie zmyli ten wynik na Helmimie, tam jest 2-1. Prowadzenie Legii 2-0. Czekamy na kolejne bramki. Wszak to sól futbolu. To, co lubimy najbardziej. No jest. I próba uderzenia lewą nogą. Ale będzie rzut rożny. Teraz trzeba wszystko postawić na jedną kartę. Zaatakować odważniej. Ale przeprosili, przeprosili. Podajemy rękę, mówimy przepraszam. Halo, proszę o fair play. Uprzejmie o to proszę. Nie ma to. To jeszcze... 4 minuty z hakiem. 100 mil do boju. My chcemy gola, hej 100 mil, my chcemy gola. My chcemy gola, hej 100 mil, my chcemy gola. Legia prowadzi już 4-0. Wysokie prowadzenie Legii w meczu z Wilkami. Czy Wilki stać na strzelenie honorowej bramki? Także powoli już ostatnie fragmenty tego spotkania. Yeah!
już chyba powiedzieć, że pewnie prowadzi też zespół Żalgirytis Wilno. Chociaż jeśli teraz Tomin strzeli gola. Jeszcze przypomnę, za chwilę zapraszamy na spotkania Dynamo, Legia Bałtyka Kaliningrad i talent Białystok Arka Gdynia. Jest bramka! Dobra. Żalgirytis podwyższa prowadzenie 3-0. Proszę, fantastyczni, wierni kibice z Tomilu. Stomil. Koniec tego meczu. Dziękujemy. Podajmy sobie ręce. Dziękujemy za ten mecz. Powoli także końcówka meczu Legii. Kolejne spotkania. A ja próbuję Państwa rozruszać, bo tego jeszcze na turnieju nie było. Może tak po raz pierwszy meksykańska fala. Co wy na to? Meksykańska fala. Wiecie chyba, o co chodzi, prawda? No to co, spróbujemy? Spróbujemy? Niektórzy jeszcze zaspali. Meksykańska fala, uwaga, uwaga, po raz pierwszy. Mam nadzieję, że się uda. Od Państwa wiele zależy. Dobrze? Uwaga, jest takim okrzykiem ole, dobrze? I płyniemy. Dobra, uwaga. 3, 2, 1, ale głośno. Ole, ole, ale idzie, idzie, nie śpimy, nie śpimy! Do końca, do końca! Super! Rewelacja! No to może teraz Państwo zaczną. Uwaga, 3, 2, 1. Mobilizujemy piłkarzy. Za chwilę zaczną swój pierwszy mecz drugiego dnia w turnieju. Piąty turniej piłkarski Wilna Grzegorza-Mołowicza. Talent musi się obudzić. Wiadomo, że stać ich na wiele. Budzimy się, odpowiada trener drużyny z Białegostoku. Arka prowadzi 1-0. Zaczyna.
Kuba! Robert! Gdzieś to w stronę pomijacie. Thank you.
Leci bliżej k niemu. Będziemy to rozwijać, ale stoi. On jest to. Ale to. Nikita! Nikita! Nikita!
Так, подойди к подъему. Вот, надо набрать.